Jestem dzisiaj tutaj w siedzibie Komisji Europejskiej, żeby przyspieszyć proces powrotu do takiej pełnej obecności Polski w Unii Europejskiej. Wracamy na tę drogę z pełnym przekonaniem, że taka jest wola polskich wyborców. Jestem tutaj oczywiście wciąż jako lider opozycji, nie jako premier, ale czas płynie i to nieubłaganie. Musiałem podjąć tę inicjatywę, zanim dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć powyborczych, ponieważ trzeba użyć wszystkich, nawet niestandardowych metod, aby ratować pieniądze, które Polsce się należą i które wynikają zarówno z tradycyjnych funduszy europejskich, jak i z funduszy odbudowy, tak zwanego KPO. I dlatego dzięki uprzejmości pani przewodniczącej komisji, pani Ursuli von der Leyen, możemy rozmawiać także o tych kwestiach, chociaż oczywiście spotkanie będzie miało charakter nieformalny. Chcę też bardzo podziękować wszystkim wyborczyniom i wyborcom w Polsce. Tutaj, no właściwie prawie tak samo mocno jak w Warszawie czy w Gdańsku, czuć wyraźnie, z jak wielkim uznaniem i ulgą świat zobaczył, że Polki i Polacy uczynili znowu modnymi demokrację, wolność, rządy prawa, jedność europejską. Jestem dumny, że mogę być posłańcem tej nowiny, dobrej nowiny w imieniu wszystkich Polek i Polaków. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za wasz wielki wysiłek.